Cześć, tutaj RafFox. Nie było mnie tydzień i tak dalej mi się nudzi, więc filmy będą dość często. Opinia na temat Switcha Lite. Nic więcej do powiedzenia. Zapraszam. Jak już wiecie, gdzieś 20 września miała miejsce premiera Nintendo Switch Lite wraz z premierą The Legend of Zelda Link's Awakening. No i szczerze mówiąc, zawiodłem się na tej konsoli. Wiem, że to ma być wersja budżetowa, no ale w Polsce 1000 zł jak na wersję budżetową to trochę dużo jednak. Zwykła wersja kosztuje 1300-1200 zł, a jeżeli niektóre gry mają wymagać do kupienia Joy-Conów za około 200-300 zł, to lepiej kupić zwykłą wersję, która jest o wiele lepsza. Ale według mnie najgorsze jest to, że po prostu Nintendo nie naprawiło jednego z najważniejszych problemów Switcha. Joy-Cony dalej driftują. A czym się różni zwykły Switch Lite? Po prostu jest to tańsza wersja Switcha, w cudzysłowie tańsza. Ma gorszy ekran, nie ma wypinanych Joy-Conów, co jest w sumie skreśla w ogóle to, że Switch jest hybrydą. No i oczywiście nie obsługuje gier, które wymagają sterowania ruchowego. I także HD Rumble zostało, zwykłe wibracje są, albo ich w ogóle nie ma. Ale to, czego nie lubię w Switch Lite, to w sumie nie. Switch Lite jest sam bardzo dobrą alternatywą, jeżeli nie mamy pieniędzy na zwykłego Switcha, ale niestety Conquest znów nawalił. Switch Lite jest o 200 zł droższy niż na zachodzie, ponieważ to w Niemczech na przykład kosztuje 800 zł, tu nawet 750, a u nas kosztuje nieszczęsne 1000. Nie wiem, co Conquest takiego robi, ale Conquest ostatnio zalicza dużo w top. Nie dość, że nie dostarczono jeszcze limitowanych edycji Link's Awakening, no to jeszcze nawalili sceną. Nie wiem, kto wpadł na ten pomysł, ale to jest zły pomysł. Przede wszystkim w Polsce, gdzie najwięcej się nie zarabia. Ale czy sam Switch Lite mi się podoba i czy jest on warty zakupu? Według mnie na razie nie. Jest on bardzo fajną alternatywą, ale nie w Polsce, ponieważ jak mówiłem, na zachodzie jest o wiele tańszy, no i ma to jakiś sens, a w Polsce nie ma to kompletnego sensu, ponieważ jeżeli chcecie dokupować Joy-Con, to po prostu kupcie zwykłego Switcha, który nie jest taki light, że tak powiem. Ma on lepszy ekran, opinione Joy-Cony i tak dalej. Ale jeśli preferujecie granie przenośne, no to możecie kupić Switcha Lite. Możecie dokupić Joy-Cony, wasza sprawa. Ja osobiście nie próbowałbym kupować Switcha Lite, jeśli mam kupować Joy-Cony. To tyle, widzimy się kiedyś.